Sponsorem programu jest Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Żelowy atlas Grunt NKP nie pozostawia smug, zacieków ani wybłyszczeń. Mnie to przekonuje. Skocznia w Innsbrucku, Bergisel. Piękna, przerażająca, fajnego typu. Jak ona jest? No taka normalna, fajna. Jaki to był dzień? Jaka była dynamika z twojej perspektywy? No, kolejny pracowity dzień. Powiedziałbym nawet, że był dobry, w porządku. Dużo dzisiaj mnie kosztowało też pracy z pozycją najazdową, bo te pierwsze skoki były znowu trochę niestabilne, jak chodzi o przejście, później te skoki były z przerzutu. Ten ostatni skok kwalifikacyjny był już lepiej, utrzymałem pozycję, ale jeszcze był trochę za agresywny. No tutaj trzeba się dać wynieść na tej skoczni, bo nie ma tak dużo powietrza pod nartami. Ale cieszę się, bo też miałem trochę szczęścia i pomimo tego błędu właśnie mogłem jeszcze coś ulecieć. Ta wieża piękna, majestatyczna, czy na rozbiegu podczas jazdy wiatr daje wam się we znaki, bo hula co nie miara w tej okolicy. No fajnie właśnie, jak wyjeżdżasz za tego budynku, co tam jest, to tylko no prawo, lewo, prawo, lewo. I tak, czuć te podmuchy wiatru na rozbiegu, ale to nie pierwszy raz. W Lahti też tak czasami bywa, że też cię po prostu chwieje, właśnie giba na pozycji. Dziękuję bardzo, powodzenia. Dzięki.